Co ziemniaczku? Co ziemniaczku? Ściemniacze! Tylko pies ściemnia, a nie robi. Dobra. Spróbujmy odpalić tego sprzęta. Znowu jakaś płyta go przywaliła. Ojeju. Taki marny los tej włeski. Trzeba będzie kiedyś się za nią wziąć. Farba się łuszczy. Teraz ten złom tutaj zostawia. I do tyłu. I na podnośnik. Ała. I oczywiście nie ustoi. Ja lubię te błyski. Dobra. Jest jakieś paliwo? Coś tam jest. Otworzymy kranik. Zobaczymy, czy odpala. Ja. O! Moje paliwo. Zablokował się kranik. Jest, działa, dobra. Się zablokowało. Poruszamy, żeby rdza przeszła. I spróbujmy odpalić. Nie wiem, czy tryby za tryby. O, popatrzcie. To się odkręciło znowu. Kobierzyństwo. No popatrzcie, nie odpoli. Nie ma w ogóle na półksiężycu trybów. Jeden tryb chyba został. Gadaj. Chyba się nie przejedziemy w dzisiejszym odcineczku. Kurde. Kurde, muszę rozkręcić. Pobieżeństwo. Chwiar pasowałoby trochę powietrza. Ja powiedziałem, to wszystko wychuśtane. Już widzę tą falę hejtu. Chcecie, kupcie sobie swoją błyskę. Ja sobie mogę ze swoją błyską robić co chcę. Ojej. Zimowała to tak ostro, że... Dobra, jest dwójeczka. Hop, hop. Gaźnik. Gaźnik rąbany. Już mi się słabo zrobiło. Kurwa, nie odpalę. Nie mam siły. Nie mam siły tego pchać. Pierdolone gaźniki. O, ja pierdolę. Nie mam kondycji w ogóle. Tak jest, jak się błyską nie jeździ. O, ciepieron. Nie odpalej. Musiałbym mnie ktoś pociągnąć. Zarąbany gaźnik jest. Nie chcę mi się go czyścić. Nie chcę mi się w ogóle tego gaźnika czyścić. Pierdzielę tą włeskę. Jakby dało się to w ogóle kopnąć albo coś.
kurwa. Jeszcze raz. Pierdzielone włoski. Nie, super sprzęty. Co ty gadasz? Kurwa. Co chwilę są problemy to z gaźnikiem. Jak dłużej postoi. Kurwa. Nie mam siły, kurde, nie chce mi się. Zarobiony jestem, jeszcze będę pchał to. Ja bym nie miał co robić. Się rozchoruję zaraz jeszcze. Ach, żeby tylko, kurde, głupi odcinek nagrać. Oczy, jak się zgrzałem. To jest to się, kurwa. Za każdym razem chyta, kurde, i gaśnik. Gaźnik się zapierdzielił. Pierdzielone błyski. Mnie wkurwiają te gaźniki. Takie chujostwo, że jasny pier. Się w kurwie wpierdolę tu zapłon bezstykowy i wpierdzielę gaźnik jakiś lepszy. Oczywiście nie będę kupował, tylko sobie zrobię, bo... A gaźnik gdzieś załatwię, bo za grosze, bo szkoda wydawać kasy w tego sprzęta. Pierdzielonego złoma. A się wkurwiłem normalnie. Tak się wkurwić, że już się dawno nie wkurwiłem. Jak na to tą włoskę teraz. No i to jest właśnie z tymi gaźnikami, kurde, no zatyko się to wszystko, kurde, co chwilę piszecie, że kurwa zajebisty sprzęt, chuja zajebisty, kurwa, złom pieprzony. Zero pożytku, kurwa, z takiego rozwiązania. Nie chcę mi się tego rozkręcać. Pierdzielone włyski. Kapie, kurwa, paliwo teraz wszędzie. No kurwa, kapie paliwo, szkoda słów. Walczyć ze szczelnością teraz. Kurwa. Nie wiem, gdzie tu dysza wolnych obrotów jest. Nie chcę mi się tego czyścić. No, nie chcę się pchać, nie będę pierdziel. Nie robię. Szkoda moich nerwów. Będziecie chcieć dużo łapeczy pod filmem, to się może przejadę, a tak to. Szkoda moich nerwów, żeby w ogóle to odpalać. Koniec będzie tyle, bo się naprawdę zdenerwowałem. Postoi chwilę i już nie będzie chodzić. Pierdzielony złom. Teraz ci, co mi piszą, tacy fascynaci tych włesek. Kurwa, niedawno to te włeski po fosach leżały, dało się za 50 zł za flaszkę, kurwa, kupić włeskę. Nikt tych włesek nie kupywał, szło to wszystko na złom, na przemiał, na żyletki. A teraz nagle, kurde, się wszyscy obudzili i nagle ratowanie motorów z PRL-u. Ja tą włeskę za stówkę kupiłem. Dołożyłem do niej drugą stówkę. Generalny remont zrobiłem za stówkę. No i paręnaście, no nie, no przesadziłem. Ponad 10 lat jeździła po remoncie. No. No i co, ja kupiłem. Mógłbym takich mieć włesek 50, kurde. I po 50, po 25 zł mogłem kupywać dawniej. Ale nie skupywałem tego. A gdzie są teraz ci wszyscy tacy strasznie fascynaci? No, teraz będziecie mi pewnie zaraz pisać pod komentarzem, że nie szanuję sprzętu, jak ten sprzęt zaniedbany, oddaj mi najlepiej za darmo. Ja sobie zrobię remont i będę mieć. Trzeba było sobie kupić, kurde, sprzęt. Ja myślałem logicznie i sobie kupiłem i sobie zostawiłem. No, śmiali się ze mnie ludzie, że WS-ką jeżdżę. Czemu sobie nie kupię inny motor? WS-kę na złom. Pamiętam te czasy. A ja se WS-ką jeździłem i do tej pory WS-kę mam. No. Tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Chyba, że mi nerwy jeszcze nie puszczą i wyczyszczę ten gaźnik na szybkości. Więc na razie do następnego. Trzymajcie się. Hej. Pierdzielone WS-ki.